Także proszę Państwa, no dzisiaj jest kolejny dzień niczym 21 lipca 2017 roku, już XXI wiek, a tu nic się nie zmienia w tej Europie. Brutalna agresja, nawet ci Hindusi powiedzieli, że no, Europa znana jest z czego? Z brutalności. Pierwsza wojna światowa i druga. Największe wojny światowe wybuchły właśnie, że nigdzie indziej, jak tylko w łonie chrześcijaństwa, gdzie papież jest. No ale proszę Państwa, jest taka piosenka amerykańska, Delicate Like You and Me. No to więc już tu nic nie można dodać. Nie ma tej delikatności, nie ma tej takiej mądrości, jak jesteśmy w świecie moherów, gdzie nie ma Świadków Jehowy, gdzie nie ma Biblii, gdzie nie ma Słowa Bożego. No może być najwyżej jeszcze w śmietniku, bo ukryta, zakryta, schowana, spalona, zniszczona. Dobrze Państwo wiecie, co z Biblią robiono w średniowieczu i potem. Dobrze Państwo wiecie, co robiono z ludźmi, którzy usiłowali Biblię czytać, studiować zgodnie z Pismem Świętym żyć. Kto mordowali, zabijali takich ludzi. Teraz rozglądają się, że mordują, że prześladują po całym świecie. Ale przecież można to prześladować z innego powodu jeszcze. No, że do polityki się mieszają, że teraz nawet oni nie mają zielonego pojęcia, ci moherowi, że tak jak nie mają pojęcia o Piśmie Świętym, tak nie mają zielonego pojęcia na temat tego, że tak jak i Babilon starożytny, tak i teraz Babilon Wielki będzie wkrótce zniszczony z powodu religijnego, jako że skoro jest to imperium religii fałszywej, to za ten brak delikatności, brak, no, delicate like you and me, to przecież piosenka jest nie stąd, a z Ameryki. Świadkowie Jehowy nie są stąd, a z Ameryki. Nie ma Świadków Jehowy, więc nie ma tej delikatności. Agresja, kaszel to przynajmniej od tego się zaczyna. Spoglądanie złowrogie to przynajmniej, bo właśnie, że od tego się zaczyna, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A niestety, jak ktoś jest agresywny, jest brutalny, no to nie jest kulturalny. No to wcześniej czy później świat nie chce. Świat zniszczy religię, która jest brutalna, która morduje, która ściemnia Biblię w gwiazdki, robi, żeby ludzie nie wiedzieli, nie znali prawdy. Tylko kult czegoś takiego. Król wschodu, król zachodu, w Biblii jest to król północy, król południa, nie chce.